Hejka, cześć. Witam wszystkich z tej strony, oczywiście Marecki, i zapraszam Was na kolejny odcinek z Bus Simulator 21. W dzisiejszym odcinku przygotowałem nową trasę i oczywiście nowiutki autobusik, którym zaraz sobie pojedziemy. Także w skrócie, na poprzednim odcinku była taki mały poradnik, jak tworzyć trasy i jak je tam, jak to się mówi, no, uzupełniać, żeby był najlepszy, największy zysk. Jeżeli coś ominąłem, to oczywiście poprawcie mnie w komentarzach. No i wtedy, jak jeździliśmy sobie jedną trasą, no to udało nam się skończyć zadanko i pojawiło się kolejne, czyli ekspansja, żeby odblokować wszystkie przystanki w Karstadt, czyli już wam pokazuję, co dzisiaj będziemy robić. Słuchajcie, jedziemy tutaj sobie na dół mapy, także od Karstadt, tak chyba trochę z niemieckiego, pojedziemy sobie tu, po tych peryferiach, zadupiach i tak dalej, do centrum miasta i do autobusowego dworca. Nie wiem, będę chciał raczej zacząć stąd, bo oczywiście kupimy nowy autobus, trzeba będzie tutaj gdzieś dojechać, także oczywiście będzie przecinka. Ale słuchajcie, teraz tak, jaki autobus? Przygotowałem coś, no może nie coś specjalnego, ale coś, czym jeszcze nigdy nie jeździłem. Także już za momencik kupujemy autobusik. Dobrze, także wchodźmy sobie w sklepik i słuchajcie, autobusik, który dzisiaj chciałem powiedzieć, to jest ten BYD lub BYD, cokolwiek to znaczy. Ja tego autobusu w życiu nie widziałem, nie wiem, co to jest za autobus, słuchajcie, także już sobie go kupujemy, już patrzymy, jak to wygląda. Ja zaraz wam, już wam mówię, bo ja sobie tutaj wygooglowałem, co to w ogóle jest za marka BYD Company. Więc słuchajcie, to jest Build Your Dreams. To jest skrót oczywiście od BYD. To jest chińska firma. To jest chiński autobus. To jest chińska firma motoryzacyjna, która między innymi produkuje właśnie autobusy. Także sam byłem zdziwiony, że to jest, kurczę, no, chiński sprzęt, nie? Także pojeździmy dzisiaj Chińczykiem. Co my tutaj mamy? Ten autobus to jest e-bus, czyli co to? Elektryk, oczywiście, typ silnika elektryczny, 12 metrów długości, siedzeń 30, stojących 45, ja teraz sobie te siedzenia sprawdzę, no i wysokość, szerokość, waga 19 ton, promień skrętu 22, ciekawe jak się tym skręca, także zobaczmy sobie go jeszcze tutaj z lewej strony, z prawej strony. Ja go nie będę przemalował, bo tutaj w tych szatach jest dosyć fajnie, oryginalnie. Co to tak tutaj migają mi tutaj te tekstury? W tych szatach jest oryginalnie fajnie zrobiony, fajnie się prezentuje. Także słuchajcie, wejdźmy sobie do środka, zobaczymy, jak on wygląda w środku, ten nasz Chińczyk. O, jaki dźwięk, słuchajcie. Tutaj sobie zaraz zobaczymy, tu mamy dwie jakieś światełka LED-owe u góry. O, zobaczcie, i to jest to. Contactless, płatność, dziękuję. I co, liczymy te siedzenia? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30. No powiedzmy, że się zgadza, słuchajcie. W tym autobusie się siedzenia zgadzają. Nie tak jak w tamtym. Zobaczcie, ja niczym... Ja stoję w miejscu. A ja się przemieszczam. O co tu chodzi? No dobra, słuchajcie, w środku no dosyć ciekawie wygląda. Takie, kurczę, jakby przeszklone, no nie takie lustrzane. Ten sufit lustrzany. To jakieś reklamy. 24 godziny shopping. Podłoga, no mogła być troszkę inna. Taka sobie. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda tutaj kokpit w środeczku. Standardowa maszynka do biletów. No, tak dosyć daleko siedzę, dosyć fajnie. Tutaj już widzę swoje ten pedały gazu, hamulce i tak dalej. Tutaj ręczny, podejrzewam. Dobra, słuchajcie, no to co? Bierzemy tego elektryka, no i jedziemy nim w trasę, nie? Zobaczymy, jak on się, kurczę, sprawuje. Nie, będziemy go testować na trasie, także słuchajcie. No, kupuj.
380 tysięcy. No oczywiście kupujemy tego BYD. Dobra, więc teraz tak. Mogę to okno otworzyć? Tu gdzieś można było. O, oczywiście jest uchył. Dobra, słuchajcie. Przypisujemy sobie go do naszej trasy numer 17. Cyk. Do stałego kursu. Gdzie ten nasz BYD? Tutaj. Cyk. Dobra, przypisany. Ok. I ile oni nam tutaj czasu dają? 2 minuty do Central Bus Station. Na pewno nie dojadę w ciągu 2 minut. Nie ma tego, nie ma takiej opcji. Także słuchajcie, oczywiście jak na każdym odcinku, oczywiście cut, scenka i widzimy się w Central Bus Station. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy już na Central Bus Station, także widzicie, jestem minutę 30 na minusie. Tutaj chyba muszę podjechać pod... tutaj pod pierwszy peron, także czekajcie, zapędziłem się za bardzo. No i powiem wam, że tak, że no tak, ten kawałek, co się przejechałem tym autobuskiem, to bardzo mi się na razie podoba. Bardzo mi się podoba. Dosyć fajnie się nim steruje. Weźmy tutaj tych naszych pasażerów. No i słuchajcie, lecimy sobie z naszą trasą. Jeszcze raz oczywiście zobaczmy, jak tutaj się prezentuje. Robimy oczywiście przyklęk. Za późno, tak wiem. Już mi zaliczyło pierwszy, ale nie, słuchajcie, jedziemy do końca, tą trasą się muszę przejechać, nie ma opcji. Także lecimy, zamykamy drzwierza. Odblokowano dzielnicę Karszta, dobra. Ja nawet już tam nie dojechałem, a już żeście mnie odblokowali. Co to mnie przyblokowało? Coś tam zahaczyłem delikatnie, ale dobra, udało się. Gościu, zamilcz, bo... no. Dobra, słuchajcie. Nie spodziewałem się, że zaliczy mi to w pierwszym, kurczę, na pierwszym przystanku tą misję. Widocznie już się dzień wypłaty zbliżył. No i zaliczyło mi po prostu tą misję, także... Bo! No i widzicie, takie właśnie myk. Nie popatrzyłem w lewo, tu baba się pcha centralnie pod koła i dostałem 20 tysięcy kary za potrącenie pieszego. No masakra. Dobra, więc tak, misja nam zaliczyło. Tworzyła nam się nowa, którą oczywiście nie będziemy robić w kolejnym odcinku. Stwórz połączenie z Wachowski Industrial Technology. Jedna trasa i podnieść poziom Karszta do 2, do drugiego poziomu. No to, że tutaj musimy się przejechać. I to na pewno ze 2 razy. Bo chyba za pierwszym razem tam jest do połowy. A za drugim to nam, kurczę, dopiero właśnie wskakuje drugi poziom. Dobra. Czekajcie, tutaj mi się alarm włączył. Dobra, muszę go wyłączyć. No i lecimy. Słuchajcie, no ten BYD to jest, jak to już wspomniałem na początku, to jest chińska firma, która produkuje nie tylko autobusy. Oj, czerwone światełko. Co my mogłem, kurczę, jechać? Nie, to jest takie jakieś żółte. Dobra, to jedziemy. Długo to pomarańczowe było. A i tak zaliczyło mi, kurde, grzywne. Ale jaja. Nie dość, że przejechałem pieszego, teraz jeszcze grzywna. Także, dobra. Także słuchajcie, BYD, czyli BYD, japońska firma motoryzacyjna, która założona została w roku 1995, w lutym. Także to nie jest jakaś stara firma. Ma zaledwie 25 lat, tak? Dobrze mówię? No, 27 w sumie. Na dzień dzisiejszy, oczywiście, który nagrywam ten odcinek. Dobra, to już poczekamy sobie. No i to powiem wam, że mówię tak wstępnie, fajnie pracuje. Zaraz w sumie zamilkę, żebyście sobie mogli posłuchać tego elektrycznego silniczka. No jest, kurczę, różnica. O, już mam zielone. Kurczę, mam 4 minuty do tyłu jestem. Dobra, teraz tak, ja zamilknę, słuchajcie, jak to pracuje.
Dosyć fajnie, nie? Dosyć fajnie. No tak, no inaczej, nie jest to żaden tam CNG, żaden kurczę diesel czy tam benzyna, no te silniki elektryczne tak fajnie, tak właśnie mruczą, nie? Tak patrząc w środku, to mogliby tam, to widać, że to jest taki pewnie chamski plastik, ta tutaj, ta cała ta deska rozdzielcza, ale no mówię, to tragedii nie ma i dosyć fajnie się tym skręca nawet. Nawet ten właśnie promień skrętu ma dosyć ciekawy. Widoczność, no może być, chociaż szkoda, że tutaj ta belka troszeczkę tutaj przeszkadza. Ogranicza mi tutaj tą widoczność taką, jakby tak było bliżej, albo tak bardziej, w ogóle by tej belki nie było, to byłoby spoko. No ale jest jak jest, a tutaj mój pracownik. No to ja powiem wam, że no to już sobie powolutku dochodzimy też do końca tej gry. Tak samo jak House Builder seria się już powolutku kończy. No tak samo Bus Station, Bus Simulator też się powolutku kończy. Ale spokojnie, mam już pomysł na kolejne serie, także zawsze w czwartek będą autobusy. Czy to takie, czy to inne, także coś na pewno wymyślę. Chociaż w sumie już mam wymyślone, także zdradzę wam, jak będę już przy samej końcówce tego. Także tutaj w sumie nie wiem, ile jeszcze odcinków będzie z tego Bus Simulatora, bo chciałem zrobić tak, że nawet jeżeli wszystkie misje już skończymy, a jeszcze jakiś autobus będzie do pokazania, bo tam troszkę tych autobusów jest, tam jeszcze jest Scania, tam jeszcze są, jeszcze jakieś Volvo jest, no w sumie nawet z tych Mercedesów i tych Volvo i z tych Manów jest sporo autobusów, których jeszcze no nie sprawdzałem, także będę chciał je wszystkie, to się mówi, wytestować, objeździć. Także jeszcze troszeczkę odcineczków z tego Bus Simulatora będzie. I tak kurczę, powiem, że tak jadę i teraz sobie możemy sobie pozwiedzać, pooglądać tą górską scenerię, bo tutaj w sumie tak by wjeżdżamy teraz no w góry, nie? Takimi zakolami. Dobra, wjechaliśmy pod górkę, teraz znowu prosta droga, także od skały dookoła. To w sumie dużo przystanków nie ma, tu chyba tylko są 3 czy 4 przystanki, 4 chyba. Także oczywiście tutaj tą trasę zakończymy na tym, zakończymy na trasie końcowej, na przystanku końcowym, czyli w Karsztat. Karsztat czy już, no słuchajcie, mamy 3 przystanki, no czyli są 4, razem z głównym, także jeszcze Winfield West, Winfield East, no i Karsztat Church i finito. Oczywiście będę musiał tutaj poza odcinkiem sobie jeszcze przejechać z raz czy dwa, żeby podnieść Karsztat do poziomu drugiego, żeby nam tę misję zaliczyło, a w kolejnym odcinku tworzymy trasę Wachowski do Zellerman Research Center i no jakiś może autobusik się odblokuje. A Scania mnie kurczę ciekawi. Jak tylko odblokujemy Scanię, to od razu ją biorę. Ależ kurczę, podoba mi się ten dźwięk. Nawet to się zbiera, słuchajcie. No kurczę, to ma naprawdę kopa. 60 na godzinę, teraz full i on kurczę jedzie jak wyścigówka. Co to? Przystanek, tu nawet są dźwięki inne, słuchajcie. Tylko nie słyszałem, czy tam po chińsku nawija, czy... Dobra. Cyk. Zmieńmy kamerkę. Dobra. No i zapraszamy pasażerów. Na kolejnym przystanku sprawdzamy bilety. Ja się napiję w tym czasie kawy. Dobra. Okej, no to lecimy na Winfield East. Nie, teraz było ten, teraz normalna, ta sama kobita nawija, ale tu przy przyjeździe do przystanku był jakiś inny dźwięk.
Ale on się szybko zbiera. Kurde, już miałem 9 dych na liczniku. Tam chyba gdzieś w opcjach mogłem ustawić, że właśnie limit prędkości. Coś tam było, ale kurczę, nie pamiętam. Czy to pod jakimś klawiszem można było ustawić? O, i znowu pada. Słuchajcie, co to jest? Co tu jest na lewo? Jakieś sady, jakby chmiel. Tak dziwnie rośnie. Dobra, lecimy. Myślałem, że to cmentarz. Z jakiegoś powodu, nie wiem. Dobra, lećmy na ten Westfield East. Dobrze, tutaj nie ma fotoradarów co chwilę, bo byłby problem. Tutaj? A tutaj ludziów nie ma. Westfield East. No zobacz, tutaj nie ma kurde ludzisków. Czemu tak? Ja tutaj chciałem kurczę bilety sprawdzić. A tu ludzie wszyscy mi uciekli. Żeby to był ostatni przystanek? Nie no, jedziemy do Karsztat. A tak, słuchajcie, to jest ostatni. Jakoś tak policzono, że to jest ostatni odcinek. Ostatni przystanek. Nie no, lecimy jeszcze do Karsztat, no bo tam nie ma to tamto, słuchajcie. To był no, nasz główny, kurczę, cel. Dobra, ty mnie chłopie puść. Nie bądź taki. Nie wychodźcie już, no nie, patrz, idzie, idą te, kurde. Wypadł. Już dzisiaj dostałem, kurczę, mandat, 20 tysięcy. Bo jakaś kobieta normalnie szukała śmierci i wpadła pod koła. Dobra, jedźmy do tego Karsztat, bo to jest jakaś taka... Ja nie pamiętam, bo ja, kurczę, też już kiedyś mówiłem, że ja grałem już w 18, bo to jest mapa z 18. Ja nie pamiętam, czy to jest chyba jakaś wioska taka mała lub takie małe miasteczko, ten Karsztat Church. Karsztat Church. No jakoś tak z niemieckiego. Patrzcie, znowu 90, ale ten autobus się zbiera. Masakra. Chyba końcówką tak, tu będzie jeszcze airport, także na ostatniej z misji to właśnie będzie połączenie centrum miasta z lotniskiem, także jeszcze parę misji tutaj będzie na pewno. Myślę, że do wiosny będziemy nagrywać tego bus simulatora. I znowu 90. Nie no, tym autobusem się po prostu nie da nie jechać szybko. Ciekawe, czy każdym elektrykiem tak będzie się właśnie śmigać. To mamy Karsztat Church. Kurczę, tyle już tutaj gram i jeszcze nie widziałem pociągu. 18 widziałem, jeździł sobie ten taki pociąg. Fajny, czy fajny no. No i czemu ty stoisz, chłopie? Jedź! No zobaczcie, no stoi, myśli. Jechać czy nie jechać? No nie no, tutaj nie ma świateł, jedź mistrzu, jedź. No i tak właśnie mówię, promień skrętu też jest dosyć fajny. Nie tak jak tą Setrą. Setro to ma strasznie toporny skręt. Gdzie to mam przystanek? A z tamtej strony. No i dobra, słuchajcie, powoli kończymy, także dojeżdżamy do ostatniego przystanku. No i słuchajcie, autobusik chiński BYD, czyli BYD. Jak dla mnie dosyć fajny, dosyć fajnie się nim kieruje. Jak jest w rzeczywistości, nie mam pojęcia. Nawet nie wiem, czy takie autobusy jeżdżą po Europie. Naprawdę nie wiem. Także to jest, jeżeli coś wiecie na ten temat, oczywiście piszcie w komentarzach, bo sam jestem ciekawy. No ja osobiście nie znam, nie widziałem, także sam musiałem to wygooglować, sprawdzić, co to jest za firma, także tam jeszcze jeden, jest jeszcze drugi taki w tym, druga wersja tego, także też by się przydało go sprawdzić. Dobra, słuchajcie, ręczny, przyklękamy, no i zapraszam ludzisko, a ja się z wami żegnam, także słuchajcie, dziękuję za obecność, dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie subiki.
oczywiście za to, że jesteście. No i tyle na dzisiaj. Widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku z Bus Simulator. Będziemy sobie tutaj robić kolejną misję, czyli tutaj tą trzy misje. No, no misja w sumie z trasą. Jaki autobusik? Nie wiem, zobaczymy. Coś na pewno wybiorę fajnego. Tymczasem życzę miłego dzionka. Trzymajcie się i do następnego. Cześć, cześć.